Cześć, dzięki. Tak jak powiedział Mariusz, jestem Michał Strzyżniewski z firmy Keris Group. Jesteśmy agencją interaktywną w Warszawie. Robimy różne rzeczy, od małych projektów przez większe. To jest jeden z naszych największych projektów na WordPressie, dlatego chciałem go Wam dzisiaj przybliżyć. Co dzisiaj będziemy robić? Po pierwsze, jakie mieliśmy wyzwanie, następnie nasz plan, który zrobiliśmy, nasze rozwiązanie i na koniec trochę danych i statystyk, co z tego wynikło. No dobra, to jakie mieliśmy wyzwanie? Najpierw może czym jest Grupa Uczelni Wistula? Jest to prywatna uczelnia wyższa w Warszawie. Składa się z dwóch bytów: Akademii Finansów i Biznesu Wistula oraz Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji. Strona miała na celu zachęcenie zwłaszcza osób z zagranicy do aplikowania na nią. Dlatego też musiała być dobrze zrobiona też nie tylko w językach, ale i na RWD. Jakie mieliśmy zadania? Po pierwsze uspójnienie identyfikacji i zrobienie wszystkiego pod jednym szyldem GUW, czyli Grupa Uczelni Wistula. Zamiast dwóch bytów, żeby był jeden byt Grupa Uczelni Wistula. Zwiększenie popytu na stronę poprzez współpracę z agencją SEO, która nad tą stroną działała. Dodatkowo właśnie poprawienie odbioru strony na urządzeniach mobilnych. Co zastaliśmy? Mieliśmy dwie oddzielne strony, które wyglądały tak samo, ale to były dwa oddzielne dedykowane serwisy. Pierwszy slajd to jest jeszcze jak działało, drugi to zrobiłem z archiw web, już niestety bez zdjęć. Tak wyglądała ta strona wcześniej. Były też strony kół naukowych, ponad 20 różnych kół. Każdy miał swój własny layout, każdy był na własnym systemie. Niektóre na WordPressie, niektóre na Joomla, niektóre w ogóle bez systemów. Tak wyglądała strona AZS-u, która była po prostu HTML-em. Stronę biblioteki opartą o WordPress z dużą ilością własnego kontentu, która wyglądała tak. Oraz 10 jakichś innych subdomen, między innymi intranet, który wyglądał w ten sposób. To wszystko było na oddzielnych subdomenach, oddzielne systemach. Wszystko musieliśmy migrować. Jaki mieliśmy na to plan? Po pierwsze, chcemy połączyć wszystko pod szyldem wistula.edu.pl, pod jedną domeną. Wistula.edu.pl to był wcześniej adres Akademii Finansów i Biznesu, czyli SGTIR miał swój oddzielny adres, a wistula.edu.pl to był adres Akademii Finansów i Biznesu. Chcieliśmy zbudować jeden duży system multisite, tak aby administratorzy różnych podstron, czy to właśnie stron uczelni, kół naukowych, biblioteki, żeby mieli swój własny dostęp do tej strony, ale żeby to dalej była strona pod jednym adresem. Chcieliśmy zbudować system identyfikacji pozwalający na łatwe rozbudowywanie tej strony, czyli tak, żeby dodatkowe tworzenie nowych stron dla kół naukowych, czy dodatkowe tworzenie nowych podstron było jak najbardziej przyjazne dla użytkownika. Stworzyliśmy na początek mapę strony, nowej strony, którą chcieliśmy stworzyć. Wyglądała tak. To wszystko to właśnie jest ta nowa strona Akademii Finansów i Biznesu. I jak zobaczycie, to też nie jest wszystko, ponieważ mamy tutaj nazwy stron, które tak naprawdę są tylko zaczątkiem. Powiedzmy, że to jest jedna ze stron aktualności, jedna ze stron podstron. W sensie ta mapa strony łącznie jest około 3430 podstron na tej stronie. Następnie zaprojektowaliśmy Key Visual, który miał na celu uspójnienie identyfikacji na początek w social media, a potem rozszerzyliśmy to na stronę internetową. System kolorystyczny, typografia, stopka. Typografia już w połączeniu z innymi elementami na stronie. Jakiś zbiór ikon, układy na postów, układy ogólne. Jak to miało wyglądać? I to jakieś przykłady właśnie gotowych już elementów też zostały stworzone. Następnie wybraliśmy technologię. Postanowiliśmy zrobić to
w Style Guide Driven Development. Kto już był na którejś mojej prezentacji, pewnie o tym słyszał. Jak nie, to odsyłam na WordPress TV. Postanowiliśmy zrobić to na multisajcie i wykorzystać do tego ACF-a w wersji Pro oraz WPML-a do translacji. Stworzyliśmy StyleGuide. Przenieśliśmy właśnie tą identyfikację zaprojektowaną do kodu, wykorzystując metodologię BEM. Stworzyliśmy podstawowe elementy, które potem rozbudowaliśmy na kolejne bloki, komponenty, z których potem mogliśmy stworzyć podstronę. Jak wyglądała taka nasza, ten nasz StyleGuide? Wyglądał tak. Zaczęliśmy od podstawowych kolorów, przez typografię w różnych modułach, przyciski, inputy. One się łączą w większe bloki. Te bloki, kolejne. Potem tworzyliśmy slidery. Kolejne slidery. I to był sam StyleGuide. To jest sama podstawa tego, w jaki sposób tworzymy kolejne podstrony. Zależało nam też na pełnej spójności tych motywów, tak żeby nie tworzyć ich jak najwięcej, żeby nie tworzyć jak najwięcej bloków. Chcieliśmy, żeby jeżeli już coś wykorzystaliśmy, to zbudować drugi bardzo podobny blok, ewentualnie jeżeli potrzebujemy jakiejś zmiany, to bardzo podobny do poprzedniego. Jak to działa? Jeżeli mieliśmy slider, mieliśmy nagłówek na stronach kierunków, jak widzicie, można znaleźć dużo podobieństw między tymi modułami. Tak, żeby jak najmniej stylu było wykorzystywane. Jak mieliśmy już elementy z kierunkami i potrzebowaliśmy galerii zdjęć, wykorzystaliśmy ten sam slider, ten sam moduł, tylko bez nagłówka. Jak potrzebowaliśmy, jak mieliśmy sekcję tekstową ze zdjęciem, potrzebowaliśmy sekcję z wideo, wystarczyło dołożyć Apple z wideo i pojawiał się pop-up. Mieliśmy taki sam moduł, tylko z odpowiednim modyfikatorem. Takie same artykuły, jedne ze zdjęciami, jedne bez, jeżeli były potrzebne, to wykorzystywaliśmy po prostu częściowo w inne modyfikatory. Tak samo jakieś slajdery z testymonialami, czy slajdery z informacjami, jak korzystać ze starych stron Vistuli w ten sposób. Łącznie stworzyliśmy 43 unikalne sekcje, z których administratorzy mogli tworzyć kolejne podstrony. To są tylko niektóre z nich. OK, to teraz jak to połączyliśmy z WordPressem? Pierwszym naszym wyzwaniem było postawienie tego na multisajcie. Dlaczego w ogóle się zajęliśmy multisajtem? Strony musiały mieć własne panele administracyjne. Każde koło naukowe musiało mieć swój dostęp administracyjny, ale też chcieliśmy, żeby nie mogli zmieniać nic na stronach, które do nich nie należą, a też żeby główny administrator w łatwy sposób mógł edytować treści podstron. Czyli jeżeli na przykład koło naukowe wstawiłoby jakieś obraźliwe obrazki na swoją stronę, które nie chcielibyśmy mieć pod szyldem Vistuli, żeby główny administrator mógł łatwo to usunąć, nie musiał szukać loginów i haseł do panelu CMS-a, który był. Wszystko miał pod jednym panelem WordPressa. Musiało być pod jedną domeną w podfolderach, tak? Czyli nie mogliśmy tego zrobić na subdomenach, tylko po prostu wszystko miało być w podfolderach, więc to wymagałoby bez multisajta zrobienia N instancji WordPressa instalowanych na serwerze i ciężko byłoby to rozszerzalne do zrobienia. Główny administrator, właśnie tak jak mówiłem, musiał mieć łatwy dostęp w treści i dodatkowo jeszcze strony miały współdzielić część rzeczy, na przykład aktualności wydarzenia. Koła naukowe, biblioteka mogła mieć wydarzenia aktualności, które chcielibyśmy wyświetlać w jednej pętli. Jakie mieliśmy wyzwania w takim wypadku? Na początek tworzenie podstron na każdym poziomie zagłębienia domeny. Czyli jak zobaczycie, czy to jest vistula.edu.pl, czy nauka i badania, czy mamy jeden poziom, drugi poziom, trzeci poziom, czwarty poziom. To jest każda taka podstrona musiała być możliwa do stworzenia. Dlaczego to jest wyzwanie? Dlatego, że jak spróbujecie sobie złożyć taką stronę Vistula Edu WordCamp Poznań 2018, to WordPress pokaże wam błąd. Nieprawidłowy adres witryny. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że w korze WordPressa mamy prec match, który pozwala tylko bez specjalnych znaków.
Oczywiście core WordPressa nie zmieniamy. Więc to było wyzwanie. Co możemy z tym zrobić? Sprawdziliśmy, jak to jest przy edycji strony. Przy edycji takiego sprawdzenia nie ma. Czyli jeżeli stworzymy stronę, to strona może nie może mieć tych znaków. Jeżeli zedytujemy tą stronę, te znaki możemy dodać. OK, to jest upierdliwe, ale zrobiliśmy w instrukcji obsługi po prostu, jak to napisać. Tworzymy stronę, która ma pełną ścieżkę, bez tych symboli. Następnie przy edycji dodajemy slashe, strona działa. Potrzebowaliśmy też to zrobić do tego specjalną funkcję, która robi rewrite'y i się wpina w pętlę WordPressową, zanim zostanie wyświetlona strona, to pobieraliśmy po prostu, stworzyliśmy własne rewrite'y. I teraz, jak zobaczycie, przy edycji takie coś przechodzi. Nie ma problemu. Następnie wyświetlanie aktualności wydarzeń ze wszystkich postów w jednej pętli. Mamy na przykład taki moduł aktualności, który tak naprawdę tutaj ma filtr, który od nas odnosi do konkretnych podstron aktualności wydarzeń, więc musieliśmy wyciągać aktualne linki do stron aktualności wydarzeń na tych innych podstronach. To jest jedna rzecz. Do tego tutaj te wydarzenia i te aktualności to są najnowsze, ale ze wszystkich podstron. Czyli musieliśmy stworzyć jedną pętlę, która ma w jednym query poście filtry po dacie i które wyciągają najnowsze ze wszystkich. Czyli tak naprawdę nie wystarczył sam merge, tylko trzeba było jeszcze tutaj dołożyć specjalnie sortowanie tych wszystkich postów. Jak widzicie, ten otwarty pozwala nam wyszukać z każdej strony, na której jesteśmy. Do tego wykorzystaliśmy klasę WP Query Multisite, którą ktoś napisał, nie wiem niestety kto. Częściowo edytowaliśmy ją sami też, potrzebowaliśmy ją trochę zmienić pod nasze rzeczy, ale ona dodaje trzy wartości. Multisite, sites not in i sites in. Dzięki czemu, po pierwsze, ona działa tak samo jak WP Query, po prostu, jeżeli zrobimy multisite na false. Jeżeli zrobimy multisite na false, to ona działa jak WP Query. Natomiast jeżeli zrobimy multisite na true i podajemy na przykład sites in, tam podajemy tablicę ID-ków stron i w tym przypadku możemy wyciągać ze wszystkich stron w naszym multisite. OK. Teraz tłumaczenie linków podstawowych z pomocą WPML. Nie wiem, czy kiedyś próbowaliście, czy ktokolwiek próbował w WPML-u postawić stronę właśnie na multisite, na podstronie. Ktoś próbował? Nie, OK. Jeżeli macie podstronę, to w WPML-u adres strony jest tak jakby domeną. Czyli jeżeli mamy, powiedzmy, vistula.edu.pl/biblioteka, to to już jest adres strony. I potrzebowałem czegoś takiego, żeby WPML działał na całej domenie, a nie tylko na podstronach, bo tak WPML jest zbudowany w taki sposób, że instaluje się go na każdej podstronie multisite'a i na każdej z tych podstron on robi translację. Zapytałem się na forum, dostałem odpowiedź, że niestety to jest niemożliwe i do tego potrzeba zrobić dodatkowy kod i dostałem listę firm zaufanych, które mogą mi to zrobić. Postanowiłem zrobić to sam. I o co tutaj chodzi? Mamy stronę vistula.edu.pl, student biblioteka, jakaś tam dział biblioteczny. I ten student biblioteka to jest nazwa strony WPML. Jeżeli bym przetłumaczył to normalnie z WPML-em, miałbym stronę taką. Student biblioteka, potem wszystko po angielsku i na końcu lang n. To dla SEO jest niedopuszczalne. Potrzebowałem zrobić coś takiego i tak to teraz działa. N Students Library Activity Services. Jak to zrobiłem? Wykorzystałem ACF-a. Stworzyliśmy dodatkowe dwie kontrolki, które
po pierwsze pozwoliły mi na wyciągnięcie wszystkich stron podstron i wszystkich języków aktualnych w UPML-u włączonych. Z tym stworzyłem po prostu mapę. Strona polska jest slash, pola angielska n, strona taka jest taka, tutaj angielska ma takie tłumaczenie. Ponieważ ACF wykonuje się później niż query, potrzebowałem sobie to zapisać do JSON-a, oczywiście zminifikowanego, ale tutaj, żeby było coś widać, wolałem to otworzyć. A następnie wykorzystaliśmy funkcję, która po pierwsze pobiera adresy po kluczach z tego JSON-a i stworzyliśmy funkcję, która daje add multi-site rewrites i na końcu wykorzystuje add frontend root. I to jest jedna z funkcji, którą używaliśmy wiele razy z różnych przyczyn. Jest to dodawanie danych do roota. Czyli, że jeżeli mamy ścieżki, w jaki sposób działa WordPress, czyli że jeżeli trafi na adres, że zmeczuje się adres, to on nam podaje konkretną stronę. I tutaj wystarczyło się nam włączyć do akcji do parse request. I jeżeli mamy całą funkcję, która sprawdza wszystkie nasze warunki, jeżeli trafi na któryś z naszych warunków, to wykonuje naszą stronę. Jeżeli nie trafi na żaden z naszych warunków, to po prostu zwraca do parse, czyli tak lub nie. Więc tak naprawdę wczepiliśmy się w to i nasz routing podstawowy WordPressa działa dalej, a my tylko robimy to, co potrzebujemy z naszej strony. I to było jedno właśnie z użycia tego. Dzięki temu mogliśmy po prostu nakierować WordPressa, jeżeli wszedł któryś z naszych linków, to my podstawialiśmy mu multisite'a. Ale tak, jeszcze z WPML-em mieliśmy taki problem. Tak jak mówiłem, jest on ustawiany per instancja, czyli nie działa na całym multisite, tylko działa per instancja. Więc jeżeli korzystaliście kiedyś z wtyczki String Translations, to każda z tych stron, jeżeli ma jakieś String Translation ukryte w motywie, musi być ona przetłumaczona per każda instancja, chyba że istnieje plik tłumaczący motyw, i wtedy ten plik tłumaczący motyw nadpisuje te właściwości, tak? Bo możemy je nadpisać WPML-em, ale samo tłumaczenie z pliku mo czy pliku po jest ono wykonywane najpierw. Więc jak sobie z tym poradziliśmy? Pewnie każdy z Was zna ten ekran. Jeżeli mamy tutaj na przykład Vistula Dem, takie słowo, i zobaczcie, że jest ono przetłumaczone w głównej domenie, grupa uczelni Vistula. Natomiast na stronie koła ten sam string jest nieprzetłumaczony. Zrobiliśmy to w taki sposób, że taką ośmiolinijkową, tak? No mniej więcej, funkcją, która na każdy zapis string translations w głównej domenie generuje plik mo, z którego plik generuje, albo na odwrót, po, z którego generuje potem plik mo. I on jest zapisywany w głównej domenie, jako że motyw jest współdzielony, bo każdy z tych sajtów ma ten sam motyw, no to plik mo nadpisuje wszystkie te ustawienia z tamtych stron. Oczywiście tamte strony mogą sobie nadpisać na własny sposób konkretne tłumaczenia, jeżeli potrzebują, ale te główne tłumaczenia, które robi główny administrator, przechodzą dalej. Okej. To tyle, jeżeli chodzi o technikalia. Autorem tej wtyczki 5-6-8-linijkowej jest tutaj siedzący Paweł. Bez niego by to nie dało rady. Przyszedłem do niego po prostu o pomoc i zrobił mi to chyba w 20 minut. A ja szukałem tego w necie przez 6 godzin. I jak to zrobiliśmy teraz, żeby mieć wyzwania zaimplementowania style guide'u? Wykorzystaliśmy flexible layout zasobów ACF Pro. Tak jak mówiłem, 43 moduły do używania na stronach. Połączyliśmy też style z pliku CSS do edytora WYSIWYG, czyli wszystko to, co było wpisane tutaj, powiedzmy, że jak w Gutenbergu, się pojawia tutaj. Używane jest na po prostu formatach.
Dodatkowo, tak jak mówiłem, 3000 ponad podstron, więc niektóre z nich są identyczne albo różnią się bardzo małą częścią, a dużo z tych modułów musiałoby być wyklikiwane przez użytkownika przy Flexible Modules. Dlatego stworzyliśmy dodatkowy post-type, układy domyślne, który dla niektórych postron, które tu stworzyliśmy i wpiliśmy w odpowiednie miejsce w kodzie, ustawia, jakie sekcje dana strona ma zawierać w sobie. Czyli na przykład mamy sobie stronę tekstową i ona zawiera nagłówek strony, domyślną treść tekstową, separator i dane kontaktowe. I tak naprawdę, jeżeli jesteśmy na stronie aktualności na przykład, czy wydarzeń, on domyślnie używa modułu strona tekstowa, więc wszystkie te cztery rzeczy się pojawią i tylko i wyłącznie domyślna treść tekstowa podmieni się na treść z receivinga. Natomiast jeżeli ktoś by chciał na stronie aktualności zrobić specjalnie jakąś inaczej moduły ustawić, to te moduły się nadpiszą. Czyli ten układ czterech elementów będzie na każdej stronie aktualności. Jeżeli ktoś by chciał dodać slider na aktualności, też może. I jak to wygląda? Mamy, to jest nagłówek strony, potem jest domyślna treść tekstowa, potem jest separator szerokości, czyli taki niewidzialny moduł, który pozwala nam wyjść z sidebaru i na końcu dane kontaktowe. Następnie jeszcze potrzebowaliśmy zrobić strukturę linków zgodną z wymaganiami agencji SEO. I tutaj też wszystko opiera się o tą funkcję z akcją Do Parse Request. Dlaczego to było wyzwanie? Bo ścieżka dojścia do każdego kierunku studiów na tej uczelni jest nieco inna. Są strony na studiach pierwszego stopnia, mamy studia licencjackie, dopiero potem dietetyka, czyli kierunek studiów jest na drugim poziomie zagłębienia. Zobaczcie też na breadcrumbsy. Następnie mamy drugiego stopnia i od razu jest kierunek studiów. Następnie mamy, to są rzeczy, które są podyplomówka. Ona ma jeszcze stronę studia podyplomowe, potem jest coaching, dopiero potem jest kierunek studiów. I jeszcze mamy studia online, które też mają drugi poziom zagłębienia. Jak wiecie, mamy custom post type, który się nazywa kierunki studiów. On ma swoje kategorie. SEO chciało, żeby wszystkie te kategorie po kolei były w linku. Czyli jeżeli mamy studia pierwszego stopnia, to mamy, to działa to w taki sposób, że mamy po prostu kierunki studiów i to jest archiwum. Tu mamy kierunki studiów, potem mamy studia drugiego stopnia, to też by było archiwum. Potem mamy coaching stylu życia, potem kierunki studiów, studia pierwszego stopnia, archiwum, studia licencjackie, dietetyka. Tutaj mamy kolejne zagłębienie i to wszystko kieruje do kierunku studiów, czyli do singla kierunku studiów, a wszystkie podpoziomy mają być archiwami. Ale jak wiecie, jeżeli mamy linki, które mają powiedzmy dwa poziomy zagłębienia, no to ten drugi poziom dla nas jest, pierwszy jest kategorią i archiwum, a drugi jest linkiem, ale w przypadku innego kierunku studiów, tam mamy ten czwartym poziomie dopiero singla, a na trzecim poziomie mamy mieć archiwum. Więc tutaj potrzebowałem właśnie wpiąć się w tą funkcję Do Parse Request, sprawdzałem, czy istnieją dane kategorie, wszystkie kategorie są do linków. Jedno, na czym mi zależało, na tym, żeby to, że ja coś robię sobie w ustawieniach WordPressa, żeby to nie wpływało na to, co widzi użytkownik. Dlatego jeszcze wykorzystaliśmy funkcję, która ustawia automatycznie link bezpośredni odnośnik na taki, jaki powinien być, w zależności od ustawionych kategorii. Czyli tutaj mamy drugi poziom, natomiast na trzecim poziomie tak samo ten link się zgadza z tym oryginalnym. Czyli to jest zrobione wszystko na natywnych funkcjach WordPressa, tak żeby użytkownik, który zna WordPressa, nie musiał szukać, gdzie ma ten bezpośredni odnośnik, tylko żeby on był tam w tym miejscu i on działa. Dlatego też, jeżeli się zmieniło w tym filtrze, to wszystkie funkcje typu depermalink działają, bo one pobierają właśnie z tego filtra. Z tego filtra pobierają adres strony.
Strona musiała mieć łatwo edytowane nagłówki z poziomu panelu dla SEO, czy H1, czy H2, czy H3, to wszystko jest ważne. Też chodziło o to, żebyśmy nie musieli tego zmieniać i żeby też na każdej stronie mogli to ustawiać jak chcą. Dlatego każdy moduł ma typ nagłówka wybieralny, więc jeżeli jakikolwiek tekst jest w nagłówku, no to on sobie może ustawić, czy to ma być H1 czy P. I jeszcze dużo, dużo innych małych i większych rzeczy, których już nie starczy mi czasu, żeby opowiedzieć. Było tego naprawdę dużo. No i dobra, jakie mamy efekty tego? Jak to wyszło w praktyce? Tak wyglądała strona, tak wygląda aktualnie. Jak widzicie, strona nasza nowa też jest dużo dłuższa, dużo więcej aktualności jest, dużo więcej rzeczy jest od razu na stronie głównej, żeby zachęcić użytkownika do przeczytania tej strony. Tak wyglądała strona studiów pierwszego stopnia. Tak wyglądała strona ogólnie oferty dydaktycznej. Widzicie, że tutaj w ogóle nic nie widać. Po lewej stronie, po prawej jednak już coś zachęca do kliknięcia w to. Strona konkretnego kierunku. Też zauważcie, że od razu nastawiliśmy tutaj podobne kierunki, żeby można było przeklikiwać się dalej po stronie. Więc też użytkownik jak już raz wszedł na stronę, to mógł czytać ją dłużej. Strona biblioteki. To uwielbiam. Zwłaszcza to. To jest piękne. Teraz to wygląda tak. Strona AZS-u. Jak widzicie, wszystko jest w jednej domenie. Bardzo podobne do siebie. Strona JobSpota. Ta JobSpota, to co widzieliście, to tak wyglądało w pełni. Tam był tylko w mały fragmencik. Intranet też jest podłączony już pod naszą domenę. Jeszcze dodatkowo stworzyliśmy taki specjalny moduł, który pozwala wyszukiwać wszystkie kierunki studiów po filtrach, tak jak w sklepie. Byście poszli sobie na WooCommerce, macie filtry, jakie mają dane rzeczy, parametry i to wszystko jest wyszukiwane tutaj właśnie przez te filtry. Wszystko tutaj jest robione na taksonomiach i potem było sczytywane to i wyszukiwane po prawej stronie, żeby użytkownik mógł sobie zaznaczyć, co chce i po prostu wziąć swój specjalny kierunek. Tego nie było, to stworzyliśmy specjalnie pod SEO, żeby właśnie do tej strony bardzo dużo reklam szło, żeby oni mogli sobie wyszukiwać i dopiero potem przechodzić na kolejną stronę. No i dobra, dane i statystyki. Co nam z tego wyszło? Projekt trwał 5 miesięcy, 2 miesiące planowania, 3 miesiące programowania. 8 osób do pracy, projekt manager, 2 designerów, WordPress developer to akurat ja, frontend developer tutaj Kuba, Paweł DevOps i jeszcze 2 content managerów. Powstało 43 unikalne moduły, 103 unikalne projekty podstron, 3430 podstron, 23 strony w sieci witryn, czyli 23 projekty multisite. 4 języki, aktualnie są tylko 2 widoczne, bo pomyśleli, że chińskiego i ruskiego na razie nie będziemy w stanie wprowadzać, ale już jest to przygotowane i zrobione w CMS-ie. I 84 strony instrukcji obsługi. 40 godzin. Zwiększyliśmy czas przebywania użytkownika na stronie głównej, prawie ponad dwukrotnie. Poprawiliśmy urządzenia mobilne. Do tej pory to było tylko 11% użytkowników. Teraz ponad połowa użytkowników korzysta ze strony na urządzeniach mobilnych. Liczba unikalnych użytkowników wzrosła do 53 tysięcy z 34 tysięcy. To jest po roku. Rok różnicy jest, odkąd weszła. Dane są na czerwiec zeszłego roku i czerwiec tego roku. I zwiększyliśmy o 10% ludzi, którzy aplikowali na stronę Vistuli. Tego tu jeszcze nie ma, ale też ta strona na początku się to ładowała trochę dłużej, około 6 sekund. Teraz żeśmy zeszli do 1,5 sekundy ładowania strony. Więc jak na taką dużą stronę, myślę, że dużo więcej byśmy z tego nie wycisnęli. Może jeszcze coś byśmy wycisnęli, ale też nie chcieliśmy aż bardzo iść w tą optymalizację jeszcze bardziej.